spotykamy się dzisiaj na 8. Kongresie przyszłości w Olsztynie. Naszym gościem jest pan Wojciech Dziekoński, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku. Dzień dobry, panie prezesie. Panie prezesie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku to przedsiębiorstwo z bogatą historią, przedsiębiorstwo, które zapatruje mieszkańców w ciepło systemowe. Jak na przestrzeni ostatnich lat przebiegały zmiany w przedsiębiorstwie, jeżeli chodzi o wykorzystanie nowych technologii, o modernizację infrastruktury? Przedsiębiorstwo przeszło szereg kolejnych zmian. Już w latach 90. likwidowaliśmy lokalne kotłownie, przyłączając nowe sieci cieplne do centralnej ciepłowni głównej, znajdującej się przy ulicy Ciepłej w Ełku. W kolejnych latach realizowaliśmy inwestycje dotyczące wymiany tradycyjnych kanałów ciepłowniczych na nowe sieci preizolowane. W kolejnych latach, głównie w roku 2017, oddaliśmy do użytkowania dwie instalacje odpylania spalin na kotłach WR25 opartych o elektrofiltry. W roku 2018 wybudowaliśmy pierwszy kocioł biomasowy, niewielki kocioł mocy 5 MW mocy cieplnej, który pracując w podstawie obciążeń dostarczał do systemu ciepłowniczego 25% całego wolumenu ciepła. W chwili obecnej realizujemy projekt budowy kolejnego, znacznie większego, 14,5 MW kotła miałowego, który będzie dostarczał łącznie z pierwszym kotłem ponad 60% energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii. Panie prezesie, czyli postawienie na biomasę jest to też krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla mieszkańców, ponieważ dzięki temu odchodzimy troszeczkę od węgla, mamy alternatywne ogrzewanie, ale to jest na pewno jeden tylko z atutów, z elementów, dlaczego zdecydowaliście się na realizację tego projektu. Jakie korzyści będzie miała budowa właśnie tego trwającego obecnie kotła na biomasę? Jak najbardziej tak. W produkcji energii cieplnej będziemy wykorzystywali obecnie około 60% energii pochodzącej z biomasy, zaliczanej do źródeł odnawialnych źródeł energii, i tylko 40% energii będzie produkowane z węgla. Korzyści będą takie, że technologie węglowe są obarczone bardzo kosztownymi kosztami praw do emisji, w związku z czym chcemy jak najbardziej te emisje i te drogie koszty odsuwać do roli jednostek szczytowych. Czy dzięki temu mieszkańcy odczują korzyści finansowe? Mam nadzieję, że już w przyszłym roku po realizacji tej inwestycji będzie to odczuwalne dla mieszkańców Ełku. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Wojciech Dziekoński, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.